pytam. Są etapy w życiu, na które odpowiadają inne znaki. Idziemy drogą. Co 7 lat już wiemy, że co 7 lat zmieniamy się. To jest taki slogan i jednocześnie też te saturniczne przejścia. I wtedy doświadczamy także znaków. I czasami u niektórych osób jest tak, że poznają ciągle te same osoby. Na drodze stają. Mimo to, że zmieniają miejsce zamieszkania, czy w założeniu najprościej szkołę, ciągle zaprzyjaźniają się na przykład znanym znakiem. Bardzo też często jest tak, że psychicznie zwracamy na pewne elementy. Elementy, które istnieją, chociażby gesty, czy ruchy, czy też jakieś działania, które są stanowczo identyczne dla na przykład tylko jednego znaku. I tylko ten znak się posługuje, a nawet jest tak, że czasami te osoby są z tego samego dnia albo z tego samego wycinka czasowego. Bo dlaczego mówię wycinek czasowy? Dlatego, że przypuśćmy w założeniu, że ktoś się urodził 29, tak? A 29 na przykład wypada, nie zawsze jest to 29. Tak. I w ten sposób możemy budować jakby charakterystykę, że spotkamy ciągle na naszej drodze, są ciągle te same znaki, że nie mamy nic innego, tylko spotykamy tych samych ludzi. Bo tak jest, że przyciągamy pewien typ osobowości do siebie. Ja osobiście u siebie, na przykład nie to, że zauważam, tylko zawsze tak było, że przyciągam skorpiony. I to w ogromnych ilościach. I większość moich przyjaciół to skorpiony. Albo osoby o charakterystyce skorpiona. Bo to jest z kolei, na przykład założenie, ma ta osoba w domu ósmym mnóstwo planet. Mnóstwo, na przykład 6. Czy na przykład jeszcze inaczej, ten dom na przykład jest Pluton na ascendencie, czy na którejś z osi. Na przykład te osoby bardzo lubią dom. Ja już nie jestem zaskoczony tym, ja wiem dlaczego. Powód, albo wysyłamy podświadomie jakieś fale, które przyciągają te osoby, albo my akceptujemy ich zachowanie. Bardzo często jest tak, że zachowanie nas nie denerwuje tej osoby. Po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych zachowań i te zachowania akceptujemy. I ta osoba jest w tych ramach naszej wyobraźni. Teraz następna sprawa, którą bardzo prosto odkryć. Na przykład w założeniu, niech to będzie byk. Byk ma przerwę pomiędzy zębami, kiedy się uśmiechnie. Nieprawda, że wszystkie byki, że tylko byki mają zarezerwowane. Nie, ale jest pewna z cech. I nie ma problemu, jeżeli na przykład dana osoba przyciąga tylko osoby z diastemu. I potem przecież może się zapytać, jesteś bykiem? Czy urodziłaś się w znaku byka? Czy urodziłeś się w znaku byka? Jeżeli się uśmiechnie i powie, że tak, no to ślicznie, wygraliśmy. Jeżeli nie, to teraz trzeba sobie sprawdzić, dlaczego to diastema występuje. Jeżeli się ma narzędzia do tego, czyli kosmogra, i możemy wstawić tą osobę w kosmogra i będzie w drugim domu, czy na przykład będzie ascendent w byku. Proszę, mamy odpowiedź, bo może być słońce w drugim domu. I będzie wtedy charakterystyka byka lub ascendent w byku. A może, jeżeli ascendent, może być wszystko. Jeżeli w drugim domu, nie musi być bykiem. Może być każda. Słońce może być każdego znaku.
I mamy mnóstwo tych możliwości. To nie jest tak, że diastema jest przypisana. Może być tak, że jeszcze jest kilkanaście sposobów na pokazanie, że jest to akurat byk i że jest to diastema. Tak samo jak jest, krótko mówiąc, z pewnymi. Właściwie, źle, bo chciałem coś powiedzieć, ale nie tą drogą. Każde zjawisko w przyrodzie ma swoje miejsce i to miejsce trzeba umieć tylko odczytać, odkryć. I nie ma problemu, że zawsze znajdujemy się w tym samym miejscu. To jest właśnie ten efekt przyciągania, magnetyzmu naszego wewnętrznego, że ciągle przyciągamy te same osoby. Właśnie to jest ten kłopot, który jest najbardziej niebezpieczny, kiedy są nieszczęścia i idą, mówimy, że wali się na nas świat, że nieszczęścia idą parami. Właśnie to jest ten moment, kiedy właśnie astrologia pokazuje to i doskonale wiemy wtedy, jeżeli znamy astrologię, w jaki sposób się można od nich odsunąć, czy też zabezpieczyć, czy też przejść, bo czasami jednak warto przyjąć to wyzwanie po to, żeby się wzmocnić, po to, żeby się uszlachetnić, po to, by być bardziej precyzyjnym, bardziej doświadczonym, bardziej sobą, po prostu bardziej sobą. A to są ogromne doświadczenia, na które warto czasami spojrzeć z punktu widzenia czasu. A czas daje nam no cóż więcej, nie powiem. To już sam dojdź do tego, co daje czas w życiu. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii, a to była odpowiedź dla pewnej przemiłej osoby o przyciąganiu tych samych znaków w życiu. Tak jest. I jeżeli możemy to wykorzystać, to wykorzystujmy. Jeżeli potrafimy z tego stworzyć naszą rzeczywistość. To bardzo dobrze. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, to doskonale. A jeżeli jest to naszym błędem, zawsze z tego można wyjść i zawsze z tego, z takiej sytuacji można, nazwijmy to bardzo brzydko, wymiksować się. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii. A to jedna z części pogaduszek o astrologii oczywiście.